Dzień dobry Państwu. Za nami bardzo intensywny dzień pobytu pana prezydenta na Ukrainie, przede wszystkim szczyt Platformy Krymskiej, no i wystąpienie, które nie pozostawia żadnych niedomówień. Polska nigdy nie uzna nielegalnej rosyjskiej aneksji Krymu. Polska będzie wspierać integralność terytorialną Ukrainy. Ukraina w kwestii, która dotyczy agresji rosyjskiej, może na Polskę całkowicie liczyć. Oczywiście to nie usuwa wszystkich kwestii, jakie istnieją w stosunkach polsko-ukraińskich, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast w kwestii agresji rosyjskiej Ukraina może liczyć całkowicie na polską solidarność, a Polska tej solidarności nie będzie odmawiać. W Platformie Krymskiej prezydent spotkał się, to bardzo ważne spotkanie, z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Te cztery kraje, które są dotknięte, trzy z nich są dotknięte tym kryzysem, tą akcją hybrydową reżimu Łukaszenki, wysyłającego na granicę, zmuszającego do przekraczania granicy grupy osób z innych części świata, których celowo i cynicznie sprowadza do Mińska. Całkowita jednomyślność czterech krajów. Nie jest to żaden kryzys humanitarny, jest to hybrydowa agresja de facto, a ludzie po prostu są ofiarami. Używani są przez reżim w sposób cyniczny, w sposób bezwzględny, w sposób urągający ich godności. Bardzo jasno wybrzmiało, że nie należy patrzeć na to, co się dzieje na granicach Białorusi w oderwaniu od zbliżających się manewrów Zapad i w oderwaniu od ogółu stosunków, nazwijmy to, rosyjsko i białoruskich z sąsiadami. Bardzo intensywnie wszystkie kraje temu się przyglądają i jest pełna solidarność między nimi co do tego, że działania powinny być jednoznaczne, zdecydowane i tutaj nie powinno się stawiać jakichś znaków zapytania. Następnie ostatnia rzecz dzisiejszego dnia, spotkanie dwustronne z prezydentem Zełenskim. Tutaj temat podstawowy, Nord Stream 2, to nieszczęsne porozumienie amerykańsko-niemieckie, które wprowadziło deficyt bezpieczeństwa w całej części Europy i w którym tak naprawdę problem ma praktycznie każdy kraj, który znajduje się między Niemcami a Rosją. Bardzo jasno ze strony ukraińskiej było powiedziane, że jest to w zasadzie największy problem, z jakim się ostatnio Ukraina spotyka. Również mogliśmy dołożyć swoje. Polska i Ukraina są w tej sprawie po jednej stronie. To spotkanie z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii. Pan powiedział, że jest wspólna ocena sytuacji, wspólne spojrzenie na sprawę migracji. A czy jest też wspólna strategia? Są jakieś pomysły, jak do tego tematu podejść? Czy wzmacniać granice? Czy są jeszcze jakieś inne pomysły? Niewątpliwie wszystkie kraje wzmacniają granice z Białorusią i nie dzieje się to bez przyczyny. Inaczej reżim Łukaszenki po prostu będzie działał w ten sposób i będzie przesyłał coraz to nowych ludzi, będą coraz to nowe tak naprawdę ofiary reżimu Łukaszenki, które są traktowane w sposób nieludzki. Jutro też ważny dzień, 30 lat od deklaracji niepodległości Ukrainy. Jak to ważny dzień także z polskiej perspektywy? Przecież to Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość Ukrainy uznał. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Le Figaro, a jutro Die Welt opublikują wspólny artykuł prezydentów Dudy i Zełenskiego. To jest bardzo ważny znak. Dwaj prezydenci dwóch krajów, które niegdyś były podzielone przez historię, a dziś są zjednoczone jak nigdy przez codzienność i przez wspólną przyszłość, opublikowali jasny manifest. Polska nie pozostawi Ukrainy w jej ścieżce do integracji euroatlantyckiej. Natomiast Ukraina razem z Polską będzie pracować na rzecz przezwyciężenia tego, co kiedyś miało miejsce i na rzecz tego, aby w przyszłości te dwa narody, które są do siebie bardzo bliskimi narodami, żyły razem i żyły dla wzajemnej pomyślności. Bardzo warto przypomnieć, że 30-lecie Ukrainy to też 30-lecie koniec końców ostatecznego uznania jej niepodległości przez Polskę, która Polska była pierwszym krajem, który to zrobił. Więc to jest istotny dzień zarówno dla nas, jak i dla Ukraińców. W naszej historii, powiedzmy sobie jasno, niepodległość Ukrainy zmieniła bardzo, bardzo wiele na plus. Minister powiedział, że temat Nord Stream 2 był takim głównym, wiodącym tematem, jeśli chodzi o rozmowy w cztery oczy między polskim i ukraińskim prezydentem, ale jeszcze jakie zagadnienie, bo to było długie spotkanie. To były rozmowy plenarne. Był, jak już powiedziałem, temat Nord Stream 2 dominował, bo jest to temat dotyczący bezpieczeństwa obu krajów, ale również bardzo mocno omawiali temat sytuacji na granicach Białorusi, bo pamiętajmy, że Ukraina też ma bardzo długą granicę z Białorusią, no i reżim Łukaszenki już pokazał, że jest zdolny do bardzo różnych kroków. Rozmawiano również o sprawie szkolnictwa polskiego na Ukrainie i tutaj wyraźnie nastąpiła deklaracja z obu stron, że będziemy dalej nad tym pracować, aby
aby ta sprawa została rozwiązana. Ludobójstwa wołyńskiego. Przed chwilą też prezydent o tym mówił. Czy możemy już mówić o jakichś sposobach polsko-ukraińskiego pojednania w tym zakresie? Kwestia historii i kwestia zbrodni wołyńskiej jest nieustannie powtarzana przy każdym spotkaniu, ale to jest prosty sposób, ponieważ to jest rzecz, z której nie możemy dalej budować z naszych stosunków bez narażania się na co chwila na jakieś poważne problemy, bo pamiętajmy też, Polska i Ukraina w swoich stosunkach nie są same, zawsze jest ten trzeci. Niestety ten trzeci to jest bardzo potężne państwo, które wykazywało się agresją zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec wielu innych państw ościennych. Dlatego ta sprawa musi być rozwiązana i to jest bardzo jasno mówione naszym ukraińskim partnerom. Dziękuję serdecznie.